Z tej strony Szymon, witam w kolejnym odcinku na kanale Ninja Spiders. Oczywiście witam widzów, zarówno tych, którzy dopiero zaczynają śledzić, co dzieje się w mojej hodowli, jak i tych, którzy po prostu oglądają mnie od początku. To będzie odcinek, moi drodzy, z serii Paczka Niespodzianka, a w zasadzie Mystery Box, który otrzymałem dzisiaj od firmy Spiders Forge. Od pana Patryka. Film też będzie na potrzeby reklamacji, gdyby coś w paczce okazało się, że nie przeżyło właśnie w podróży. No i oczywiście na podstawie czegoś takiego można zrobić reklamację, jeśli posiadacie takie wideo. Widzicie tutaj na pewno też w tle, że mam tutaj masę pojemniczków przygotowanych z torfem, żeby już też zbędnie nie przedłużać i was tym nie, po prostu nie zanudzać. Co będzie w tej paczce? No cóż, za chwilkę się dowiecie. Niestety no, nie będę tymczasowo schodzić w odcinkach z kadru, bo nabawiłem się kontuzji nogi. No ale cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko dam radę bez problemu zrealizować to nagranie i przystępujemy do odpakowania tego Mystery Boxa. Tutaj już widzicie paczuszkę. Wydaje się być dość sporym pakunkiem, bo ogółem złożyłem sobie zamówienie na 2 sztuki takiego Mystery Boxa. A spodziewam się, że tutaj będą pająki tylko dla zaawansowanych, także dzisiaj będzie odcinek, w którym będę pracować z małymi i bardzo jadowitymi pewnie stworkami. Co to będą za gatunki? Jeszcze sam nie wiem, dlatego właśnie w pojemnikach mam tylko wsypany torfik i no cóż, zacznijmy otwierać. Ok, biorę sobie do pomocy nożyk, mojego wiernego drucha, jeśli chodzi właśnie o odpakowywanie takich mocno zapakowanych rzeczy, które do mnie często dosyć ostatnio przychodzą kurierem. Moment, tylko sobie zajrzę, czy nic tutaj nie biega, ale nie. I widzę, że jest dość sporo zawartości tutaj. No i ok, zobaczmy, co się tu kryje. Masa takich zabezpieczających pianek, ok, ale to jest standard. Będę musiał sobie to później ogarnąć, ale tak. Mam tutaj dość spory pakunek. O, jest też karteczka, zaraz 2 karteczki, a więc oj kochani, będzie na bogato dzisiaj w odcinku. Pająsków przypuszczam będzie dość sporo. Ale ok, zobaczymy, co tutaj dostałem. I kochani, zobaczcie, mam tutaj już spis, co znajduje się w tych 2 boksach. I powiem wam, że widząc te nazwy, poczułem ogromny przypływ adrenaliny, ponieważ są to gatunki naprawdę groźne, a więc w tym odcinku można powiedzieć, że no naprawdę ryzyko jest duże. Można powiedzieć nawet, że ryzykuję tutaj teraz życie, pracując z tymi gatunkami. Ale no, mam już kilka z nich, miałem już przyjemność i nieprzyjemność w związku z niektórymi. Ok, a więc skoro wiem, że te gatunki, które kryją się w środku tego boksu, są bardzo groźne, są dla zaawansowanych i można powiedzieć, że ich jad naprawdę jest w stanie zagrozić nawet dorosłym ludziom. W związku z czym tak, mam tutaj przygotowany pojemnik asekuracyjny, gdyby któremuś maluchowi zachciało się biegać, a przypuszczam, że będą chciały, dlatego że to są bardzo agresywne, szybkie i do tego silne i cholernie jadowite gatunki. Ale okej, pojemniczek z torfem mam, wsparcie pojemniczek awaryjny też mam, więc jedziemy z odpakowywaniem, żeby już też zbędnie nie przedłużać. No ale powiem wam, że czuję, że będzie naprawdę grubo w tym odcinku i nie wiem, czy to naprawdę jest, kurczę, tyle... Szkoda gadać po prostu, nie wiem co powiedzieć w tej chwili, ale no już naprawdę poczułem mega przypływ adrenaliny. Okej, trochę przyznaję się, że jestem nieco zestresowany po przeczytaniu tych karteczek, bo już miałem przyjemność prawie że z każdym z tych gatunków
i wiem, na co jest stać naprawdę, jeśli chodzi o szybkość, kiedy się wystraszą. Okej, mamy stropian i odbezpieczamy. Po otwarciu wygląda to tak. Pająków będzie tutaj aż 10, także no ten odcinek przypuszczam, że będzie dość długi. W związku z czym od razu zapowiadam, że jeśli ten odcinek będzie trwać powyżej 15 minut, to w tym tygodniu już chyba raczej odcinek z serii Co słychować u się nie pojawi. No bo naprawdę staje się tego strasznie dużo. Ojej, wata, coś czego naprawdę nienawidzę w dotyku. No ale okej, zróbmy to, bo jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Fuj. Wow. Ale jazda. Słuchajcie, zobaczcie, ile tego tutaj siedzi. Zrobię tutaj zbliżenie. No, widzę, że są też trzy kliszówki, a więc te pająki, które w nich żyją, na pewno nie są maluszkami już takimi. Ale okej, jedziemy z odpakowywaniem dalej. Tak wygląda to po wyjęciu z boksa, z waty i sami zobaczcie, ile tutaj zwierząt właśnie do mnie przyszło. Spodziewałem się właśnie, że będzie ich w przedziale od 10 do 16, ale bardzo się cieszę z tego, co dostałem, chociaż zaznaczam, że to są naprawdę bardzo groźne gatunki. Wszystko, cała zawartość dotarła żywa, z tego co do tej pory widziałem w Eppendorfach, bo tych większych kliszówek póki co jeszcze nie otwierałem, bo ich tak prawdę mówiąc najbardziej się chyba obawiam. Ale zobaczymy, co wyniknie tutaj na właśnie tym odcinku. No i cóż, zacznę od wprowadzania tych maluszków, od tych małych Eppendorfów właśnie. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo jest tego naprawdę sporo. Okej, i uznałem, że zacznę od Eppendorfu, w którym żyje maluch Heteroscodra maculata. No i na moje nieszczęście oczywiście jest to gatunek z Afryki, bardzo szybki, agresywny, bardzo silnym jadem dysponuje ten pająk. Ogólnie boks jest dla zaawansowanych terrorystów, więc no początkującym szczerze odradzam, bo możecie się naprawdę zdziwić, co takie maleństwo potrafi. Szczerze mówiąc, mam już jedną makulatę, ale no ona już raz próbowała mi zwiewać, więc mniej więcej wiem, czego się tutaj spodziewać, ale okej. Tylko sobie zobaczę. Dobra. Cyk. Zobaczymy. Moja pomoc, czyli pęsetka oczywiście. No i zobaczymy, czy uda mi się otworzyć to w ten sposób. Oj, chyba nie. Idzie bardzo opornie. Okej, udało mi się otworzyć pojemniczek, żeby pajączek stamtąd wyszedł. Użyję sobie tutaj do pomocy wykałaczki, bo zwyczajnie pająk jest mały. Ale wykałaczka wydaje się być najlepsza w tym celu, bo jest najbardziej cienka. A pająk jest naprawdę niewielkich rozmiarów i już próbuje atakować z tego, co tutaj widzę. Ale wychodzi, więc jest ok. Ok, maluszek już jest w domku. Nawet udało mi się bez problemu odzyskać Eppendorfik. Fajnie, bo nie musiałem tutaj zbyt wiele kombinować z wystrojem, dlatego że makulata to jest gatunek pająka z Afryki, czyli w synonimie to jest ptasznik śnieżny. I jeśli chodzi o te pajączki, on jest tak mały, że pewnie ledwo go tutaj widzicie. Ale one nie są zbyt wielkim gatunkiem, bo jeśli chodzi o rozpiętość nóg, to do 13 cm. Jeśli chodzi o długość ciała, to do około 5 cm właśnie długości ma ciało takiego pająka. No i co jest tutaj ciekawe, one osiągają ogólnie pełen rozmiar po około 3 latach. To jest naprawdę niewiele, zwłaszcza że to jest pajączek
który, no widzicie, jego rozmiar naprawdę jest niewielki. Co jeszcze warto wiedzieć, ten gatunek oczywiście dysponuje silnym jadem, który zagraża człowiekowi, nawet dorosłemu. No i pająki te ogólnie pochodzą z północnej Afryki. Przepraszam, z zachodniej Afryki, przejęzyczyło mi się. No i ogólnie te pająki mają bardzo grube tylne odnóża, silny jad. One są jeszcze dodatkowo bardzo aktywne. Atakują naprawdę szybko, błyskawicznie. No i okej, pierwsza przeprowadzka z głowy. Widzicie, pajączek już ma nowy domek. Trzeba go opisać i pojemniczek wędruje na mój regał hodowlany. Okej, jedziemy dalej. Na pewno jesteście trochę zdziwieni na widok tak dużego pojemnika dla tak małego pająka, ale już tłumaczę, o co chodzi. W tym małym pojemniczku na samej górze, czyli tutaj, mam właśnie pajączka, który nazywa się Hysterocrates gigas. Również kolejny gatunek pochodzący z Afryki, z silnym jadem, nie wyczesujący z siebie włosków, również nie nadaje się dla początkujących. Już tłumaczę, o co chodzi z tym oto pojemnikiem wielkim. Otóż z tym gatunkiem sytuacja jest taka, że ten gatunek nadaje się do hodowli w grupie, co znacznie tutaj upraszcza mi zadanie, chociaż raz, kurde. No i fajnie. Po prostu tutaj postanowiłem, że włożę ten ependorfik do środka, otworzę go, poczekam, aż pajączek wyjdzie, za dzień lub dwa po prostu ten pojemnik wyjmę. Ok, odbezpieczamy. Odnośnie tego gatunku warto wiedzieć, jeśli ktoś jeszcze nie miał Hysterocratesa nigdy, to jest również bardzo szybki pająk i potrafią być naprawdę agresywne. Ale jak widzicie, tutaj nie ma żadnego pająka na powierzchni w terrarium, bo Hysterocrates SP Gigas to są tak zwane żywe norki, takie żywe koparki właśnie. I na tym tutaj kończy się mój zabieg. Cyk. I tak jak mówiłem, za dzień lub dwa wyjdę, bo no nie chcę tutaj ryzykować, żeby taki pajączek mi uciekł. Ale na pewno będziecie mieli też okazję te pajączki zobaczyć w pierwszej lub drugiej serii, więc spokojnie, jeszcze zdążycie je obejrzeć bez nerwów. Ok, pojemniczek wędruje z powrotem na swoje miejsce na regale, a ja lecę z kolejnym pająkiem. A zapomniałem jeszcze dodać, że aktualnie w tym pojemniku żyją już 3 sztuki właśnie tego gatunku. Teraz wpuściłem czwartego, a więc no powiększa się tutaj grupówka, fajnie. I tak jak mówiłem, czas go odstawić na regał. Ok, kolejnym maluchem będzie Cyriopagopus SP Hati Hati. Pająk ogólnie pochodzący z Indonezji, który jest gatunkiem nadrzewnym. Jego jad jest również silny, gatunek, który nie wyczesuje z siebie włosków parzących. No i również polecany dla zaawansowanych terrarystów, chociaż są to maluchy, bo ten jest akurat w stadium dopiero L1, L2, więc no zobaczcie sobie sami, że jest to naprawdę niewielki pajączek. Ok, gatunek jest nadrzewny, więc tutaj jest potrzebny nieco większy pojemnik, który właśnie tutaj postanowiłem pajączkowi zapewnić. No i warto też wspomnieć, że ten gatunek ma ogólnie piękną niebieską barwę. No, chociaż nazwa potrafi, jak sami słyszeliście, połamać język. Nie jest gatunkiem inwazyjnym w Polsce, ani objętym ochroną, a więc lecimy. Ok, otwieramy. Mam nadzieję, że pójdzie bez żadnej awarii również, bo ten pajączek już jest gotowy do startu z tego, co widzę. Ale ok, ogólnie maluchy po przejściu na L1 mają w przedziale od 1 do 1,5 cm. No i ptaszniki takie dożywają nawet do 15 lat. Ok, maluch jest już w nowym domu. Ma tutaj zapewniony również taki skromny wystrój, jak widać, właśnie dla gatunku takiego już bardziej nadrzewnego.
Znowu muszę skorzystać sobie z pomocy tutaj wykałaczki, bo jest najcieńsza. Ale pajączek już zasuwa, więc jest ok, dobrze mi to idzie. O, jest, hati hati. Zobaczcie sobie sami, tak wygląda właśnie maluszek. No jest dość sporych rozmiarów, to jest właśnie stadium L1, L2 tego pająka. Ok, odzyskuję sobie tylko ependorfik i jedziemy z kolejnymi pająkami. Ok, pojemniczek odzyskany. Pajączka zabezpieczam, jak widzicie, jak przystało na gatunek nadrzewny, on od razu zasuwał do góry pojemnika. Nadal sobie tutaj siedzi. O, dopiero teraz na ziemię sobie klapnął. I ok, opisuję, dodaję go do swojego pajęczego przedszkola i jedziemy dalej. Ok, następny maluszek, już czwarty, przepraszam. To będzie... Co to będzie? Już mówię. To jest, kochani, Lampropelma SP Borneo, czyli gatunek pająka dość długowiecznego, bo dożywają samice do około 8-10 lat. Gatunek, który na świecie występuje w Indonezji i w Malezji. Nie nadający się do hodowli grupowej, dla początkujących terrarystów również się nie nadaje. Gatunek należy do pająków nadrzewnych, który nie wyczesuje z siebie włosków. Za to dysponuje bardzo silnym jadem, jest bardzo szybki i bardzo agresywny. Samice do 7 cm ciała chyba osiągają, jeśli się nie mylę, w przypadku tego gatunku. Rozpiętość odnóży chyba to jest około 19 cm chyba lub 20, z tego co pamiętam, jeśli dobrze zapamiętałem. No i cóż, jak widzicie, nie ma dzisiaj lekko, to są same naprawdę bardzo groźne stworzenia. No i cóż, gatunek nadrzewny, niestety tu mam tylko torf, więc muszę dodać od siebie jakąś mini tutaj ozdobę. Ok, więc to jest pajączek nadrzewny, więc zapewnimy mu też tutaj małe właśnie takie swojego rodzaju drzewko, a niech sobie ma. Ok, no i teraz będzie oczywiście najgorsza część, ta najbardziej stresująca i dla mnie i dla tego pupila, chociaż na moją korzyść stoi tyłem do otworu, a więc jest nadzieja, że nie będzie tu żadnej awarii. Mam przynajmniej taką nadzieję. No bo naprawdę bym nie chciał. Powiem wam, że jeśli chodzi o pająki, to właśnie tych małych trzeba się bać. Dlatego, że ciężko jest po prostu nie zauważyć, kiedy pająk rozmiarów ludzkiej dłoni zasuwa po ścianie, czy nawet chodzi po podłodze, tak? A kiedy nogę da nam właśnie taki maluszek, no i stracicie go z oczu, no mogą być naprawdę nieprzyjemności z takich sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład zawartość takich boksów, no to naprawdę nie ma żartów tutaj. Ok, spróbuję odzyskać ependorfik, może pająk mi na to pozwoli w miarę, bo w tej chwili stoi w miarę spokojnie, więc o, super, chciałem to wykorzystać właśnie. No i cóż, również wam spróbuję go pokazać. Maluszek jest tutaj. Naprawdę, zobaczcie, to jest naprawdę tak malutki stworek, że gdyby komuś zwiał taki, to naprawdę wyrazy współczucia, bo naprawdę trudne zadanie złapać takiego i nie dać się w dodatku pokąsać. No i co ciekawe, tego gatunku do tej pory nie miałem w swojej hodowli, a więc bardzo chętnie zobaczę, jak żyją indonezyjskie pająki. No i cóż, jak widzicie, pojemniczek opisany swoją drogą, może to jest takie troszkę zdziwienie, dlaczego ja tak opisuję te wszystkie pojemniki,
ale ja po prostu lubię wiedzieć, z czym mam do czynienia i przy pracy, z którym pojemnikiem muszę zachować ostrożność, a przy którym po prostu mogę sobie pozwolić na, że tak powiem, no trochę luzu. Okej, okay, pojemnik na regał i kolejny pająk. No dobra, kochani, kolejny pająk i teraz naprawdę nawet dla mnie kończą się żarty jako dla terrarysty, bo mam tutaj Heliobrachisa chwachini. Nazwa równie trudna co pająk, bo jest to naprawdę pająk, który osiąga wielkie rozmiary, bo aż do 10 cm osiąga samo ciało, a zobaczcie, jak wygląda taki maluch, naprawdę niepozornie. No i cóż, kochani, jego jad jest bardzo silny, ogólnie nazywany jest też szatanem z Tajlandii. Z odnóżami taki pająk może osiągnąć nawet około 18 cm w przypadku samic. No i ich kolorem podstawowym jest brąz w zasadzie, tylko taczka grzbietowa jest troszkę jaśniejsza niż reszta ciała. Odwłok jest no dosyć podłużnej formie. Gatunek naziemnego pająka, który ogólnie lubi wilgoć, bo wilgoć u tego pająka powinna mieć w granicach 80-90%. W przypadku temperatury to jest około 20 chyba 6 czy 7 w dzień, ze spadkiem może być do około 20 w nocy. No i jak wszystkie ptaszniki, no jedzą mączniaki, różne muchy, wylęgi, no i oczywiście świerszcze. I ogólnie Heliobrachis chwachini, tutaj mam L2, L3, no jest pająkiem, który wije dość duże ilości siatki, ale to jest naprawdę groźne, więc tutaj już muszę zachowywać naprawdę szczególną ostrożność, zwłaszcza, że nie miałem nigdy do czynienia z tym pająkiem, więc po prostu nie wiem, czego mógłbym się tutaj spodziewać. No i gdyby chciał, to już pewnie by mi uciekł w tej chwili, ale okej, gdzie jest moja pomoc, narzędzie? Okej, i spróbujemy tego pajączka uwolnić. Mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj próbował robić kłopotów i że nie zwieje, tym bardziej, bo nie wiem naprawdę, czego się spodziewać, a przede mną jeszcze dość sporo roboty, bo jeszcze przede mną Poecidoteria ornata, Murinus i naprawdę jestem już dość zestresowany, jeśli chodzi w przypadku tego nagrania i pracy z tymi gatunkami. Oj tak, wychodź, wychodź. Wow, ale on jest szybki, słuchajcie. Prawdziwa błyskawica, naprawdę. Wow, jest dużo szybszy chyba niż Murinus, mi się wydaje. Tak ciężko porównać, albo zbliżona prędkość. Okej, okay, próbuję odzyskać Ependorf. Przed chwilą pająk o mało mi nie zwiał. Ale może jakimś cudem mi się to uda. Bo już prawie go trzymam. Ło, słuchajcie, jestem cały spocony. Powiem wam, że to daje lepszego kopa praca przy tym M-boxie niż naprawdę skok na bungee. Okej, okay, jedna z operacji, których najbardziej się obawiałem w przypadku tego boksa za mną. Pojemnik jest opisany i wędruje do mojego przedszkola. I kolejnym pająkiem, o, już będzie szósty, którego wprowadzam do nowego domku dzisiaj. Także sami widzicie, że nie jest źle. Moje szanse na przeżycie rosną. Bo w zasadzie od zera wzrosły do 60% prawie, jeśli uda mi się teraz przeprowadzić tego pająka bez awarii. Ale wiem, czego mogę się tutaj spodziewać, ponieważ mam już jednego właśnie pajęczaka tego gatunku. Co można o nim powiedzieć? Wpierw pokażę wam tego tutaj maluszka. No zobaczcie sami, jest naprawdę niewielki, to jest stadium L2, L3. Ogólnie Heliobrachis
To jest bardzo agresywny pająk, w dodatku jest bardzo szybki, nie nadaje się wcale dla początkujących w ogóle. Jeśli ktoś kupuje właśnie, kto dopiero zaczyna, chciałby sobie kupić Kto ma M-Box, doświadczenie? czyli Mystery Box, no to zaznaczam, że żeby wybrać sobie dla zaawansowanych, no bo sami widzicie, że nawet dla mnie jest to duże ryzyko tutaj pracując z tymi gatunkami, ale nie o tym. Te pająki ogółem są dość specyficznym gatunkiem, bym powiedział, bo zamieszkują głównie dziuple na drzewach albo się ukrywają po prostu za jakimś kawałkiem kory. Plotą bardzo duże ilości siatki, jeśli chodzi o ten gatunek. No i jeśli jest spora warstwa torfu, no to pająk prawdopodobnie będzie się chciał w niej zakopać, chociaż nie jest dla nich to typowe zachowanie. A co ciekawe, właśnie osobniki z gatunku Heliobrachys, które posiadałem do tej pory, zakopują się właśnie w ziemi. I powiem wam, że robią naprawdę piękne gniazda z siatki. Ale okej, jedziemy dalej odnośnie informacji. Ten pajączek lubi wilgoć w granicach 70-80%. No a jeśli chodzi o temperaturę dla tego gatunku, no świetnie sobie radzą w pokoju. Ogólnie wszystkie te gatunki, które hoduję, szczerze mówiąc, mam tylko jeden przewód grzewczy i matkę, ale też już szczerze mówiąc, rzadko ich używam. Okej. A więc tak, Heliobrachys. Wiecie co? Chyba zmienię jednak ten pojemniczek, bo on jest trochę mały. Okej, wrzucę pająka do takiego pojemnika, dlatego że łatwiej będzie mi z niego wyjąć ten Eppendorf, a naprawdę nie chciałbym, żeby była tutaj awaria, dlatego że pająk stoi prosto właśnie nogami do wylotu z pojemnika, więc muszę tutaj naprawdę uważać w tej chwili. Okej. Zakrywamy. No i cóż, spróbujmy. Może nie zginę. Chociaż wątpię, że on będzie chciał ze mną tutaj w ogóle jakieś próby współpracy podejmować. Okej. Może jakoś mi się to uda. No, wychodź pajączku. Wychodź pajączku. No. Mam, słuchajcie, jest super. Trochę się obawiałem, bo te pająki rzadko współpracują. Ogólnie bynajmniej te, które sam posiadam. Maluszka już widzicie, jak sobie tutaj wędruje w nowym domku. No i oczywiście, kiedy te pajączki trochę podrosną, całe to przedszkole, będziecie też mogli je zobaczyć w kolejnych odcinkach, bo na pewno też będą się w nich pojawiać. Okej, chciałbym jeszcze teraz odzyskać Eppendorfik, tak żeby nie zostać zeżartym przez nowego pupila. Byłoby naprawdę ekstra. O nie, 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 nie. No niestety, trochę mi nie idzie. Muszę tego pajączka troszkę przegonić w inny zakątek nowego domku. O. No nie mogę sobie niestety pozwolić, żeby tutaj wybiegł mi na pokój, czy po domu sobie zaczął biegać taki właśnie groźny gatunek. Nie ma szans. Ciężko idzie, ale może mi się to uda zrobić bez żadnej awarii. O. No i widzicie, udało się. No i tym samym moje szanse na przeżycie wzrosły do 60%. Opisuję pojemnik i wiadomo, na regalik. No i cóż, z maluszków został mi tutaj ostatni Eppendorfik z pajączkiem. Właśnie to jest najmniejsze, co zostało, czyli Ceratogyrus marszalli. Gatunek, którego również nie mam w swojej hodowli. Z tego, co udało mi się zorientować, jego miejsca, w których występuje na globie, to są Mozambik i Zimbabwe.
Gatunek ogólnie, którego biotop to są lasy i sawanny, no więc raczej gatunek sucholubny. Pająki, które zazwyczaj raczej chyba nie będą chciały kopać norek, swoje kryjówki podobno budują z dużych ilości pajęczyny, co też mnie bardzo zaciekawiło, kiedy to czytałem. No i wplatają właśnie w pajęczynę elementy podłoża, z niego po prostu tworzą sobie gniazdo. Jeśli chodzi o długość życia, samice no nie są zbyt długowiecznymi, te pająki, gatunkiem, dlatego że samice żyją do około 10 lat, no samce zdychają przeważnie rok lub 2 lata po ostatniej wylince. Dosyć szybko rosnący gatunek, są bardzo agresywne, przeważnie atakują, kiedy ktoś je sprowokuje. Nie są gatunkiem, które wyczesują z siebie włosków parzących. No i pająk dysponuje dosyć silną toksyną, nie ma co ukrywać. No, jak wszystkie wcześniejsze, nie nadaje się dla początkujących. No i co więcej można powiedzieć, chyba jak przy wszystkich tych poprzednich gatunkach, dodam, że wilgoć jest tutaj trochę wymagana, nieco mniejsza, bo jest to takie 50-55%. Jeśli chodzi o temperaturę, no to świetnie sobie poradzą w pokoju, bo jest to takie 24-27 stopni. No i cóż, można jeszcze powiedzieć o nim. No i można jeszcze dodać, bo doczytałem się, że według badań tego gatunku pająka, no to współczynnik jadowitości wynosi, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 0,1 mg na kilogram ciała. Podobno robiono jakieś badania na gryzoniach, gdzie śmierć u gryzoni właśnie występowała na skutek paraliżu mięśni oddechowych, właśnie kiedy zostały ukąszone przez takiego stworka, jakiego tutaj widzicie. Więc nawet nie chcę wiedzieć, co mogłoby mnie się stać. Okej, mam nadzieję, że uda się bez żadnej awarii. Biorę sobie kolejny pojemniczek, no i cóż, zobaczymy, co z tego będzie. No i okej, oby się udało. Gdyby jednak coś się tutaj wydarzyło, to fajnie było. Zostawcie mi łapkę i mam nadzieję, że wyjdę z tego żywy. Okej. Oj. Moja pomoc, czyli wykałaczka, w tym przypadku jej używam, bo ona jest po prostu najcieńsza, tak jak wspominałem, ale chcę tutaj naprawdę zminimalizować ryzyko kontaktu między mną a pająkiem, co chyba jest w sumie oczywiste. No i zobaczymy. Już się tutaj widzę, maluch denerwuje, ale chciałbym... Oj, słuchajcie, udało się, ale fajnie, a ja się tak bałem przez chwilkę, że teraz zostanę pokąsany. No niestety to jeszcze nie koniec zabawy z wypuszczaniem tych jadowitych stworków, no ale cóż, zobaczymy jak pójdzie, oby się teraz nie wystraszył, bo naprawdę ja chcę tylko odzyskać swój pojemniczek. Oj, nie wiem, czy widzę.